Kolejne podgrzybeczki. Borowik, piękna sztuka. Następne podgrzybki. Podgrzybki. To inne podgrzybki. My to nazywamy zajączki. Tak, na takiej czerwonej nóżce i mają taki popękany jakby kapelusz. Do suszenia. Można zrobić sos. Można zamarynować, jak są takie małe owocniki. No tu mamy piękną sztukę. Chyba pół koszyka nam zajmie. I obok niego tu zaraz drugi. I drugi koło niego przycupnął. O, jaki głęboko osadzony w ziemi. O, urwał się. Ale też ładny, zdrowiutki. Borowik szlachetny. Piękna sztuka. Zeszliśmy w takie bardziej podmokłe tereny i rydze rosną całymi gromadami. Purchawka chropowata, nie wszyscy zbierają, my zbieramy, bardzo delikatny grzybek, smakowy, o tutaj więcej, jeszcze dwie. Tu młodziutkie purchaweczki, takie są właśnie najlepsze. Są takie jędrne. O, nawet udało mi się znaleźć pieprznika jadalnego. My nazywamy to inaczej kurka. Gniazdeczko takie, kilka owocników w kupie. A tutaj udało mi się znaleźć ciekawego grzybka. Sromotnik bezwstydny. Czemu bezwstydny? To już sami odpowiedzcie na to pytanie. Ten grzyb podobno jest jadalny. Jeszcze się nie odważyłem. Może wszystko przede mną.
charakterystyczny bardzo, wyrasta z takiego galaretowatego jaja. I ma bardzo specyficzny zapach. Kiedyś się odważę i zjem. Może jeszcze nie dziś. A tu kania. Jakaś taka marna sztuka. Z reguły są dużo. Tutaj mamy siedzunia sosnowego, ale jeszcze taki mały. Nie będziemy go zbierać. Zostawimy, podrośnie. I nawet koźlarza czerwonego udało się dzisiaj znaleźć. Także dzisiaj bardzo różnorodne grzyby na grzybobraniu. No koszyk prawie pełny, czas wracać. I jeszcze jeden koźlarz czerwony, ale rośnie w takich cierniach. Może się go uda jakoś tu wyjąć. O, pięknie. Zdrowiutki. Jeszcze właściwie udało się zebrać 3 w tych cierniach, ładne sztuki, idą do koszyka i kończymy grzybobranie na dziś. Gołąbeczki, bardzo fajnie smakują z patelni. A tutaj dwie kanie jeszcze rosną. Takie małe. Tu mamy siedzunia sosnowego, piękna sztuka. Siedzi sobie bliziutko sosny, dlatego pewnie się nazywa siedziuń. Piękny, zdrowiutki, jędrny. No nie, wracając do domu, przy drodze spojrzałem w krzaki, a tu jeden. Tu drugi. Gdzieś był trzeci, ale nie widzę. Już go zgubiłem oczami. Gdzieś był w krzakach. A, tu jest. O, tu taka większa sztuka. Zaraz pójdą do koszyka. O, jeszcze 3 takie małe. Też powędrują do koszyka. Oto dzisiejsze grzybobranie. Pełny koszyk. Jeszcze mi się orzechy udało zebrać z pobliskiego orzecha.